No i witam tu Gamers Den. I znowu Satisfactory. I oto co zrobiłem poza odcinkiem. Otóż podpięliśmy rudę żelaza do fabryki na piętrze przez taką cudowną windę. Windę robi się na powierzchni, no w sumie nie większej niż jeden fundament. Jeden klocek fundamenta na nakładanych na siebie słupach. I to się ciągnie takim ślimaczkiem z dołu. Idzie i do góry. I teraz pomiędzy tymi liniami mogę zrobić jeszcze drugą linkę. Tak samo. Więc mogę teoretycznie dwa towary na jednej takiej windzie wynosić do góry. Albo na przykład jedną linkę puścić w dół, a drugą w górę. I wtedy jeden towar wyłazi do góry z dołu, a drugi jest opuszczany tą samą windą. Więc to są dwie opcje takiego zastosowania. W tym momencie jest opuszczona tylko jedna taśma po tym, więc jeszcze zostało miejsce na drugą taśmę. No i teraz tu jest fabryka. Oj. Spadłem przez klatkę schodową. Klatkę schodową mieliśmy przedtem tutaj. Musiałem ją przenieść troszeczkę, żeby nie było żadnych konfliktów. Znaczy, no nie tyle musiałem ją przenieść, tylko tutaj jak budowałem tą windę, to było naruszenie przestrzeni, bo w tym miejscu, w którym teraz stoję, pode mną był fundament. I tego się nie dało inaczej przerobić, jak usuwając fundament. A skoro już usunąłem fundament, to stwierdziłem, że w tym miejscu mogę mieć klatkę schodową, a w tamtym nie musi ona być. I bo do robienia klatki schodowej i tak ten fundament musiałbym usunąć. Więc tak to wygląda. Z kolei z drugiej strony winda sobie jedzie w dół. I tu jest zrobiona dokładnie taka sama winda, czyli już gotowe pręty będą zjeżdżały sobie na dół tą windą i będą się łączyły z linią prętów z tej dolnej fabryki. Tam jest łącznik. I będzie to zrobione docelowo tak, że jak tu zobaczycie zaraz, tutaj te dwie linie, czyli z góry i z dołu, są wypuszczone tędy, łączą się w łączniku, a potem jest rozdzielacz znowu. I rozdzielacz mi rozdziela całość produkcji tych prętów na linkę, która idzie do fabryki śrubek i ewentualną nadwyżkę, która idzie gdzieś w cholerę, gdzie będzie potrzebna. Na razie jest po prostu wypuszczona taka linia. Tutaj zresztą zrobimy sobie taką główną magistralę przesyłową, taki jest plan. Czyli wszystkie te produkty z tych fabryk będziemy wypuszczać na korytarz, na tą linkę i z tej linki będą szły dopiero do pozostałych fabryk. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak będzie skończone. Ja postaram się to zrobić, myślę, poza odcinkiem, bo to nie będzie jakieś specjalnie zatrważająco ciekawe. Tak chyba zrobię, zresztą zobaczymy. Także w tym momencie wszystko już prawie działa, ale zostawiłem sobie taką ceremonię otwarcia, zrobimy. Brakuje jednego elementu taśmociągu, żeby to już ruszyło, cała ta górna fabryka. Tutaj. Z tego miejsca do tego miejsca jest potrzebny taśmociąg. Stąd na górę, znaczy. Więc teraz wybudujemy ten taśmociąg. I zobaczycie, jak to fajnie sobie zacznie zasuwać tutaj po tych taśmach. Staniemy na górze. O, i już tu sobie leci ruda. Tu ma jeszcze jeden ślimaczek do zrobienia. No i teraz mam nadzieję, że ta kopalnia w końcu będzie działała na pełnej wydajności. Czyli całą rudę, którą wydobywa 120 na minutę, w tym momencie przetwarzam. Są do tego potrzebne 4 huty, bo każda huta robi po 30 rudy. I tyle też hut mamy w tym momencie. Tak jest, ruda dojechała na górę. No i już wjeżdża do huty. Elegancko, ua! Dobra, prawie spadłem. Tutaj jeszcze tą ścianę wymienimy, bo tu jest niepotrzebne, żeby tu było taka brama. Więc wymienimy tą ścianę na taką zwykłą ścianę, żeby było ciut ładniej. A, bo wymienimy albo i nie, bo tu już jest teraz fundament i jest cały problem z
Z kolei jak rozburzę fundament, to nie wiem, czy go będę mógł postawić z powrotem, więc może lepiej tego nie będę robił. No dobra, a gdybym chciał tą ściankę postawić tak, jak on tutaj proponuje, a dobrze się zrobi i tak, no to okej, może być. O, z tej strony się dobrze zrobiło. Okej. No to wspaniale, to teraz wyjdźmy sobie na górkę. Tymi oto naszymi pięknymi schodami. Te schody sobie tutaj też zrobimy potem ładniej, żeby miał jakieś balustradki i tak dalej, żeby się nie dał tak spadać za bardzo, jak ja przed momentem prawie nie zrobiłem. No i tutaj standardowo jest kopia tej fabryki z dołu, czyli mamy hutę. Z huty sztabki idą do rozdzielaczy. Przypominam, huta produkuje 30 sztabek na minutę, rozdzielacz je rozdziela na połowę, czyli po 15 do każdego konstruktora. I tyle też jest sztabek potrzebnych w każdym konstruktorze, żeby robić 15 prętów żelaznych w każdym. Potem pręty żelazne lecą tutaj przez magazyn, w którym się w tym momencie nic nie zbiera, bo całość produkcji leci dalej. I spadają sobie tutaj tą linką, naszą cudowną windą na dół. I tą windą, jak zejdą na dół, to wyłażą tą linką tu. I idą do łącznika, a tutaj z dolnej fabryki tą linką idą też do łącznika. I potem łącznik je przekazuje dalej i są rozdzielane w tym miejscu. Połowa leci do fabryki śrubek, połowa leci donikąd w tym momencie. Tu mi jeszcze został taki niepotrzebny słup, to sobie go rozmontujemy. Czy to wszystko działa? No nie działa. No nie działa, bo się zakitrało, zablokowało. Bo teraz tutaj, zaraz, jeśli dobrze liczę, to mamy 30 prętów z góry i 30 z dołu. Razem jest 60 prętów. I te 60 jest rozbijane na pół, czyli tutaj leci 30 i 30 w tamtą stronę. Ale ponieważ w tamtej strony nie ma żadnego odbioru tych prętów, to one się już tam zablokowały dawno. I teraz cała nasza produkcja prętów leci tylko i wyłącznie do tej fabryki śrubek, gdzie oni tak naprawdę potrzebują tych prętów 30 na minutę, a dostają 60. Dlatego się to wszystko w tym momencie zakorkowało, ale to bardzo dobrze, bo jeśli tu się to wszystko zakorkowało, to zaraz się to prawdopodobnie zakorkuje też u góry. A jak się zakorkuje u góry, no to będzie tam szło sobie do buforowego magazynu, takiego jak tu, skąd będę mógł ewentualnie pobrać sobie pręty, jak będę potrzebował do jakiejś szybkiej budowy albo czegoś. Dlaczego to jest na żółto? Co się tu porobiło? A na żółto jest dlatego, że ten magazyn podręczny prętów jest chyba zapełniony, bo nie widzę innej możliwości. Produkcja idzie normalnie. Czemu on ma jakieś takie przerwy w tej produkcji, to ja nie wiem. A, ma przerwy, bo ten, no tak, to taśmociąg z drugiej strony się też zakorkował. To jest następna sprawa, czyli trzeba tutaj upgrade'ować taśmociągi, wszystkie taśmociągi na śruby, bo śrub idzie z jednego konstruktora 90 na minutę, a nasze taśmociągi przenoszą tylko 60. Nawet jak ja upgrade'uję, to dopiero będą przenosiły 120 na minutę, więc to i tak jest mało. Tylko czy mnie stać na to, żeby to zaupgrade'ować w tym momencie? Zobaczmy. Logistyka, taśmociąg drugi. Mam 17 wzmacnianych płytek, to może się uda. W sumie... A dobra, już upgrade'niemy wszystkie. Stąd, stąd. I tutaj też. I teraz jest tylko taki problem, że nie wiem, czasami jest tak, że w środku rozdzielacza zostaje jeszcze jeden malutki kawałek niezupgrade'owanego taśmociągu. I wtedy mimo że wszędzie naokoło są taśmy zupgrade'owane, to sam rozdzielacz po prostu spowalnia wszystko. Ale widzę, że tu chyba idzie wszystko dobrze. Przyspieszyło to, więc jest ok. No i teraz jeszcze te taśmociągi też przerobimy na dwójeczki. No i tutaj już mam za mało środków,
ale płytki wzmacniane robią się tu, więc możemy, myślę, już trochę zgarnąć z tego magazynu. Pełną stóweczkę sobie zgarniemy. Nie ma tu jakichś kokosów z tej produkcji, ale też tych płytek wzmacnianych tak bardzo dużo nie jest potrzebne. To najwięcej teraz na te taśmociągi będzie schodziło. Ale też nie wszędzie muszę robić te szybkie taśmociągi. Tutaj, gdzie idą śruby, to sobie zrobimy, bo tych śrub jest potrzebne więcej przesyłać. Jeszcze co? Tutaj, tutaj i tutaj. I już. I cała linia śrubek leci już po nowych taśmociągach. Tutaj śrubek jest potrzebne 120 na minutę, czyli w tym momencie akurat nie ten taśmociąg jest w stanie tyle przesłać, a ponieważ tam jest tych śrubek trochę naskładanych w magazynie, to nawet nie tak dużo, ale generalnie obie fabryki produkują 180 śrubek na minutę, a 120 jesteśmy w stanie przesyłać taśmą, czyli do magazynu wchodzi 120 i wychodzi 120 na minutę i tutaj jest też potrzebne 120 na minutę do tego montera. Więc tak naprawdę jest w tym momencie optymalna produkcja. Jedyny problem jest taki, że jakbym chciał skąd wziąć śrubki, no to nie ma skąd, bo całość produkcji schodzi do produkcji następnych rzeczy, a ja nie mam po prostu źródeł śrubek takich dla siebie. Jakbym chciał coś skraftować albo były potrzebne do czegoś innego. Więc to jest ten problem. Dlatego wartałoby mieć jeszcze jedną fabrykę śrubek, która by sobie gdzieś tutaj może stanęła, żeby mieć lekką nadwyżkę śrubek w stosunku do tego, co jest potrzebne. No trzeba piętelko będzie dobudować i postawić tam jeszcze jedną fabrykę śrubek. Wystarczy jeden konstruktor, chyba nawet nie muszę mieć dwóch. I na ten moment to powinno być ok. Czy mogę od razu postawić dwa, czemu nie? Jak się zapełni magazyn, to po prostu się wyłączą. I będzie. Także tak w tym momencie wygląda nasza fabryczka. Całkiem zgrabnie mi się wydaje. No tutaj te pręty już stanęły, więc zaczynają się zbierać tam pewnie w tym magazynie u góry. Powoli. Oj, nie przejdę tak. Oj, oj, oj. Dobra, nie to nie. Wlezę se tędy, albo i nie. No wlezę, dobra. O. No nie wlezę. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie tam pręty się już zaczynają na pewno zbierać w magazynie. Tutaj już wszystko stanęło, więc znowu nasza kopalnia jakby robi więcej niż jest potrzebne. Tutaj wam pokażę, jak to jest rozdzielone. Kopalnia robi 120 na minutę rudy. Tutaj jest to rozdzielone na dwa strumienie, każdy po 60 sztuk. Czyli 60 idzie tu i 60 idzie tu. I tutaj jest następny rozdzielacz i w każdym z tych rozdzielaczy jest po 30 już. 30 idzie do tej huty, 30 idzie do tej huty. Obie te huty są akurat nie w fabryce płytek, ale każda ma osobne jakby wejście. One nie są rozdzielone z jednej taśmy, tylko każda ma osobne wejście. No i oczywiście z tego rozdzielacza 30 idzie tutaj na dół do pręciarni i 30 idzie do góry do pręciarni. No i to sobie tam wszystko przerabiają huty na bieżąco. No z tym, że w tym momencie niestety zablokowała się dolna, więc więcej automatycznie leci do górnej, a jeśli leci więcej do górnej, to huta nie wyrabia z przerobem wszystkiego, no i automatycznie, jak widzicie, zaczyna się ten pas troszkę blokować. No ale dobrze. Trzeba by się skupić na tym, co robić dalej. Na pewno trzeba będzie postawić elektrownię następną węglową, to jest mus. A tymczasem chodźmy sobie zobaczyć, co tam się wymyśliło w naszej wymyślarce. Coś tam wkładałem, pamiętam. Tak, recepturę na tkanina przealenizowana.
i dostaliśmy możliwość robienia sporochronów. Dokładnie. Teraz wrzućmy sobie paleo jagody, chyba nie mam, ale mglejarki na pewno mam. Wrzućmy mglejarki. Mglejarka. Wrzuć jedną i rozpocznij analizę. Ok. Tą pozostałą jedną sobie odłożymy. I teraz co trzeba zrobić, żeby sobie pistolet kolorów odblokować na przykład? A, podkręcanie produkcji. To jest też dość fajne. Fragment energetyczny i takie tam cuda. Dobra, wszystko mam przy sobie, więc możemy to odblokować od kopa. Więc weźmy płytki, weźmy pręty, weźmy druty. I odblokowujemy. Przesortujmy to sobie. Teraz możemy podkręcać produkcję za pomocą tych sprytnych ślimaczków. Czy ja mam tego ślimaczka przy sobie? Nie mam, bo zużyłem go do badań, więc już chyba nie mam ani jednego. Trzeba będzie go niestety wziąć i złapać gdzieś. To co, spróbujmy sobie, pokażę wam jeszcze kopalnię, jak wygląda, bo tam nie byliśmy dawno. Co trzeba, żeby zrobić traktor? No trochę brakuje. Ramy modularne, a właśnie, produkcja ram modularnych i wirników. To jest coś, co powinniśmy się skupić w tym momencie. Ramy modularne i wirniki. Ło! Nie, jednak się musimy skupić na prądzie, z tego co widzę. Bo jak widzę, generatory nasze już nie wyrabiają. Więc zaznaczmy sobie dwa generatory węgla, że chcę zrobić. No i idziemy skraftować odpowiednie materiały. Potrzebujemy 6 ram modularnych i 10 wirników. Oraz trochę kabli. Kable to najmniejszy problem. Kabli możemy zrobić dowolną ilość. A wirniki... wirniki się robi ze śrub i prętów, z tego co kojarzę. Dobra, skoczmy po pręty, bo widzę, że mam mało. Chociaż... momencik. Prętów mamy 200. Nie jest tak mało. Zróbmy trochę śrubek. Wirniki, wirniki. Wirników potrzebuje 10. Dobra. Zróbmy trochę śrub. Mamy 10 wirników. Ok. Coś dupło. Słychać było takie mocne dupnięcie. A, wraca ten. Wraca nasz mietek z orbity. Dobra, i 6 ram modularnych też nie będzie problemem. Ok, wszystko mamy. Idziemy budować elektrownię, bo wszystko stoi w tym momencie. Więc musimy rozbudować naszą elektrownię tutaj troszeczkę. Miejsca jeszcze jest, także myślę, że damy radę. Fajnie by było, jakby się tu zmieściły dwie elektrownie, ale nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. Generator węgla, jakżeż to się romantycznie nazywa. Dobra, generuje prąd wbrew pozorom, a nie węgiel. To jest troszkę szersze niż jeden fundament, więc tutaj się już chyba nie zmieści. Chociaż zmieści się, tylko musimy dobudować sobie tam troszkę fundamentu, żeby to nie za głupio wyglądało. Więc zrobimy fundamenty. Tutaj na przykład. Tutaj. 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 A i tutaj też. Czemu nie? No i dobra, i mamy taką cudowną elektrownię. Zrobimy dokładną kopię tego, co tam. Czyli...
Za tym rozdzielaczem rozdzielacz następny? Czy od niego? Optymalnie by było zrobić... No troszkę to przerobię, ale nie chcę mi się przerabiać tych całych taśmociągów, więc te elektrownie na tyle wolno zużywają ten węgiel, że myślę, że się i tak w miarę szybko pozapełnia to wszystko i nie będzie problemu z niedostateczną ilością surowców, ale tak czy siak wolałbym to zrobić nie stąd, tylko chyba stąd to zrobię jednak. Tu zrobimy jeszcze jeden rozdzielacz. Logistyka, rozdzielnik taśmowy. Tak, tutaj mi zrób rozdzielnik taśmowy. I zrób mi... A tu zwykły taśmociąg, nie musi być naprawdę bardzo szybki taśmociąg. Tylko zróbmy sobie słupy wcześniej. Robimy już tymi słupami, bo one są wygodniejsze troszkę w użyciu. Zrób powiedzmy słup tutaj. Zrób potem słup tutaj. I taśma stąd. Tu. Stąd. Tu. No i co? I teraz robimy sobie... Jak to jest tam rozdzielone na te dwie kopalnie? Każda ma swoje okienko, tak? Dokładnie. No to tutaj się to zrobi troszeczkę inaczej, ale podobnie. Zrobimy dwie ściany z dwoma oknami zamiast jednej z podwójnym oknem. No i teraz zrobimy sobie tak. Logistyka, taśmociąg, niech on idzie stąd tu. Tu zrobimy rozdzielnik i jeden jeszcze taśmociąg stąd tu. No i teraz podpinamy to wszystko. Taśmociąg stąd tutaj i stąd. Tutaj. I zaopatrzenie w węgiel jest. Teraz trzeba tylko prąd przesłać jakoś. Zrobimy linię wysokiego napięcia. Tu są 3 z 4, więc podpinamy to tu. I podpinamy tą elektrownię i tą elektrownię. I możemy włączać dziadostwo. Mamy 200 MW wydajności, czyli razy dwa wszystko poszło. No i wszystko sobie pracuje normalnie, tak jak powinno. Na razie do tych kopalni leci więcej tego, znaczy elektrowni, leci więcej węgla, no bo tamte już mają zapełnione składy, a te są świeże, nowe, więc każda musi uzbierać po 100 węgla w swoim własnym podręcznym magazynku. I będzie fajnie. Także to nawet się dobrze udało podpiąć wszystko. Zobaczmy jeszcze, ile tu jest węgla na składziku naszym. No, jak widać sporo. Sporo. Także wszystko idzie ładnie do przodu. No i co, moglibyśmy to w sumie dalej rozwijać sobie tą fabryczkę. Żeby tutaj się jeszcze produkowały na przykład wirniki, bo wirniki się robią ze śrubek i prętów, więc najprościej by to było tutaj gdzieś umieścić jeszcze. No i myślę, że na tym miejscu tutaj, które tutaj jeszcze zostało, spokojnie taką fabryczkę wirników możemy zrobić. Też na razie nie będziemy szaleć, ustawimy sobie tylko jeden monter. I to nam na razie wystarczy, gdybyśmy chcieli więcej, no to sobie ustawimy po prostu pięterko. Albo możemy zrobić takie pomieszczenie, w którym by się mieściły dwa montery. A nie, myślę, że pięterko będzie lepszym rozwiązaniem. Wszystko zależy, jakie tam będą wydajności.
No tutaj żelaznych płytek po prostu jest nadmiar, no bo ich potrzeba jest tylko 20 na minutę, a leci nam tutaj cała produkcja żelaznych płytek w tym momencie, czyli chyba 30? 30 na minutę chyba to produkuje. Po 15 z każdego konstruktora, prawda? Prawda. Czyli leci 30 płytek, jest potrzebne 20, więc naturalnie wiadomo, że te płytki się zaczną zbierać w pewnym momencie i już się zapełniły nawet. Natomiast śrub leci akurat nie tyle, ile jest potrzeba. 120 na minutę. No i bardzo dobrze, czyli fabryka działa na 100% rzeczywiście. I teraz jak widzicie, mam mi się tu włączyło to taktowanie. I w takim momencie, na przykład jak mam niedobór jakiegoś towaru czy coś, to warto jest na przykład obniżyć taktowanie takiej fabryki, bo po co ma zużywać tyle prądu? Może zużywać trochę mniej. No i okej. Zobaczmy, co tam możemy wymyślać następnego. Co tam jest do zrobienia? No w sumie też porządek byłby do zrobienia z produkcją betonu i tych drutów. I trzeba by było zrobić fabrykę kabli w końcu. I to jakoś tu uporządkować wszystko, bo to idzie tak na chama, po prostu jest na taśmociągu postawione. A tutaj byśmy mieli trochę wolnego miejsca na to, żeby zrobić sobie miłą, taką przyjemną dla oka fabryczkę drutów i kabli. Kabli to już niekoniecznie, ale drutów na pewno. Kable by trzeba było gdzie indziej robić już. I myślę, że to ogarniemy sobie w następnym odcinku, tą produkcję miedzi. A tymczasem zobaczmy, co tu możemy dalej robić. Lecąc po kolei, odskocznie przejścia. Przejścia może bym sobie zrobił, ale pistolet kolorów. Albo zaznaczmy przejścia. Co ja potrzebuję? Wzmacnianych płytek to mam, zwykłych płytek to trzeba będzie się przejść. No dobra, weźmy przejścia i skoczmy po materiały jeszcze. Potrzebujemy płytek i prętów trochę. Płytki mamy tu pod ręką. Bardzo ładnie. Weźmy trochę na zapas. I pręty. Pręty mamy w jeden magazyn tu i drugi na górze jeszcze. Ale tutaj widzę, że już jest pełno. To niech się dzieje. Ok. No i tutaj naszym głównym korytarzem sobie wyjdziemy z fabryki. Myślę, że tutaj też zostawię jedną taką pustą przestrzeń na ewentualne korytarze lub windy na towary, jeśli będzie jakaś potrzebna. No i teraz idziemy tu do naszego huba. O, jednym rozwiązaniem byłoby też przesunięcie tego huba stąd. Jakbyśmy usunęli stąd huba, to można by tutaj zrobić właśnie fabryczkę z miedzi całej. Czyli druty i kable. Jak na ten moment przynajmniej. Tak trzeba będzie zrobić, ale to już będziemy organizować wszystko w następnym odcinku. Tymczasem wrzućmy sobie wszystko do naszego transportera. Niech leci na orbitę z towarem. Wzmacniane płytki i zwykłe płytki. I poszło. I przejścia będziemy mieli. Elegancja. Milestone reached. After medical consultation, additional buildings nowe budynki, cuda nie widy, przesortujmy. A czy to nam się już tutaj mglejarka opracowała? Jak najbardziej. Mglejarka jest opracowana. Amanita lardum for bacon agaric can be added to the object scanner catalog. A, możemy go potem mglejarki wyszukiwać na skanerze. Jak sobie to oczywiście opracujemy. Ale teraz możemy tam wrzucić grzybni trochę, bo mam trochę grzybni jeszcze. Więc wrzućmy. E.
Grzybnia. 20 grzybni jest potrzebne. Proszę bardzo. Fru. Niech się grzybnia wymyśla. No i na tej, że tak powiem, grzybni zakończymy chyba ten odcinek. Dzięki bardzo za... A tu mam jeszcze trochę liści. To też sobie wrzucę, bo liście się czasem przydają do tkanin. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i zobaczymy się następnym razem. A jeszcze może zróbmy taki szybki rzut okiem na całą naszą fabrykę z wieży obserwacyjnej. Wyleziemy gdzieś na górę. Okej. No i pięknie. Punkt odbioru węgla i elektrownia węglowa, jak widać tu na horyzoncie. Tędy jeździ samochodzik, tędy wyjeżdża. I tutaj mamy naszą główną fabrykę, dział, że tak powiem, żelazny. Czyli wszystko z rudy z żelaza. Jedna kopalnia zaopatruje całość tego kompleksu, że tak powiem. I mamy dwa piętra produkcji prętów, jedno piętro produkcji płytek. Tam z tyłu mamy produkcję śrubek, a w tym budyneczku produkcję wzmacnianych płytek. Każda fabryczka ma swój magazyn, w którym to wszystko się zbiera, a pozostała część jest przesyłana dalej do innej produkcji. Także w tym momencie końcowym etapem produkcji są wzmacniane płytki, które się robi ze śrubek i ze zwykłych płytek. I tak to wygląda, a z drugiej strony mamy jeszcze taki trochę burdelownik, czyli miejsce, z którym zaczynaliśmy całą naszą przygodę. Tutaj jest postawiony hub. Tutaj mamy pierwszy nasz magazyn taki zbiorczy. Tutaj jest magazyn na biopaliwo, u góry po prawej jest beton, a na dole są druty. Zresztą widać, jak zasuwają na lince. No i beton idzie sobie po prostu linką z kopalni wapienia. Gdzieś po drodze jest ustawiony konstruktor albo nawet dwa, które robią ten beton i on idzie do magazynu. I tak samo jest zrobiona fabryka drutów z rudy miedzi. Czyli najpierw jest huta przerabiająca na sztabki i potem jest konstruktor, który to przerabia na druty. I to tak wygląda dość prymitywnie. O, wrócił nasz Mieczysław z orbity. Tak to wygląda dość prymitywnie. Tutaj były jeszcze kiedyś elektrownie na biomasę, stąd tyle tych kabli tutaj niepotrzebnych jest. W zasadzie już widzę, że ten słup jest w ogóle niepotrzebny do niczego. Chyba. Kopalnia działa? Kopalnia działa. Chyba. Czy nie działa? Bo jakoś nie widzę połączenia teraz prądowego z kopalnią, ale wygląda, jakby działała. Nie, na pewno nie działa, tylko jeszcze wysyła z magazynu swojego. Musimy podpiąć to z tym. Wtedy na kopalni powinien być prąd. Ok. No i tak to wszystko ładnie wygląda. Całkiem zgrabna fabryczka. Jeszcze to potem wszystko zabudujemy ściankami. Pomalujemy sobie na różne kolorki. I będzie po prostu ślicznie, no ślicznie będzie. Dobra, nie przynudzam. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia, na razie. Cześć.